Model zagospodarowania Centrum Sportowo-Kulturalnego Łabędź poprzez wydzierżawienie obiektu jest już kolejną propozycją miasta, która jest skierowana do potencjalnych zainteresowanych prowadzeniem tego typu działalności. Wcześniej został rozstrzygnięty przetarg na wydzierżawienie hali przy ulicy Górnych Wałów 29. W tym roku będzie jeszcze wydzierżawiona hala przy ulicy Kozielskiej 1. Od sierpnia w takim modelu już działa, jest wyłoniony dzierżawca przy ulicy, właśnie przy hali na Górnych Wałów, i pierwsze miesiące działania tego dzierżawcy wydają się obiecujące. Jest tam bardzo różnorodna oferta, nie tylko sportowa dla mieszkańców, są również organizowane targi, pokazy, w różnorodny sposób jest zagospodarowywana. Jest wiele korzyści, które płyną z takiego rozwiązania. Przede wszystkim taki model zagospodarowania ma na celu optymalne wykorzystanie tego obiektu. W godzinach porannych, popołudniowych pierwszeństwo w korzystaniu z obiektu mają uczniowie szkół. Te obiekty są wybudowane w bezpośrednim sąsiedztwie zespołów szkół, czy to ponadgimnazjalnych, czy podstawowych. I dzierżawca jest zobowiązany do udostępnienia według ściśle określonego harmonogramu tych pomieszczeń szkołom. Oczywiście w sposób odpłatny, czyli szkoły uiszczają opłatę za korzystanie z hali. Natomiast po godzinach użytkowania przez szkoły praktycznie w nieograniczony sposób dzierżawca może dysponować tą halą. Nawet całodobowo może prowadzić zajęcia w czasie wakacji, w czasie ferii, w czasie, kiedy szkoła ma dni wolne, wtedy również bez żadnych ograniczeń dysponuje halą. Z drugiej strony oczywiście jest zobowiązany w pełnym zakresie do uiszczania wszystkich zobowiązań wynikających z korzystania z tej hali. Dzierżawca przejmuje na siebie te wszystkie opłaty. Czy to odciąża budżet miasta, czy jest jeszcze też tak, że miasto jest w stanie na tej hali i na opłatach ponoszonych przez dzierżawcę w jakiś sposób zarobić? Naszą zachętą dla dzierżawcy jest bardzo niska stawka czynszu dzierżawnego. Ona waha się w zależności od hali od 300 do 400 zł miesięcznie. Więc to jest bardzo niska opłata. Oczywiście każdy, którego zapraszamy do przetargu, a są to podmioty prowadzące działalność gospodarczą. To jest jeden z warunków przystąpienia do przetargu, że co najmniej 3 miesiące przed przystąpieniem należy mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą. Te podmioty oczywiście własną wiedzą dysponując i doświadczeniem muszą wykonać pewien biznesplan dla siebie tej inwestycji, czy będzie to opłacalne dla nich, czy nie. Miasto w tym przypadku kierowało się nieco innymi kryteriami niż chęć czerpania korzyści finansowych z tytułu wydzierżawienia. Tak jak mówię, ta stawka czynszu dzierżawnego jest bardzo niewielka. Natomiast oprócz tego pierwszego, głównego aspektu, o którym mówiłam, czyli do tej możliwości bardzo szerokiego udostępnienia tej hali, bo na tym będzie dzierżawcy zależało, żeby jak najwięcej pozyskiwać klientów, w sposób optymalny wykorzystywać te pomieszczenia. Natomiast drugim aspektem, które jest tutaj istotne przy wyborze tego rodzaju udostępnienia nieruchomości, jest możliwość odzyskania podatku VAT od tej inwestycji. To są niebagatelne kwoty. Ten kompleks w Łabędach, który w tej chwili jest na ukończeniu, jest budowany kosztem około 16 milionów złotych, tak więc 23% perspektywy odzyskania VAT-u od tych nakładów to jest duży argument. A właśnie przeznaczenie nieruchomości do wydzierżawienia, czyli formy sprzedaży opodatkowanej, daje miastu taką możliwość.
Państwa perspektywy to jest też tak, że patrzą Państwo na to, że Gliwiczanie również na tym skorzystają, bo skoro dzierżawcy będzie zależało na tym, żeby hala jak najwięcej działała i najwięcej rzeczy się w niej odbywało, to będzie się dużo działo w Gliwicach i to chyba też jest z korzyścią dla mieszkańców. To był ten główny powód wybrania tej formy udostępnienia nieruchomości mieszkańcom. Do tej pory jednak były pewne ograniczenia związane z tym, że hale działały przy szkołach. Ograniczenia czasowe tak naprawdę korzystania z tej hali. Tutaj liczymy właśnie na inicjatywę dzierżawcy i naturalne dla niego będzie wypełnienie tej hali właśnie w 100%. Wtedy rzeczywiście będzie to dla niego opłacalny interes. Nie ograniczamy tutaj w żaden sposób tej prowadzonej działalności, czyli nie ukierunkowujemy tego przetargu na konkretne podmioty czy grono podmiotów, które prowadziły tego typu działalność. Oprócz tego kryterium, o którym mówiłam, że ma mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą i oczywiście wpłacić w odpowiednim czasie wadium, bo to jest to kryterium dopuszczenia do przetargu, dzierżawca ten nie może mieć żadnych zaległości wobec miasta Gliwice z jakiegokolwiek tytułu. Czyli to tutaj chcemy wyeliminować. Poza tym bardzo szeroki zakres działalności jest dopuszczany do przetargu. Czy Pani dysponuje taką wiedzą i mogłabym mniej więcej powiedzieć, ile może kosztować eksploatacja hali miesięcznie? To tak naprawdę w tej chwili takich informacji ja nie mam, ale może dlatego, że tutaj nie specjalizuję się w takim zakresie. To są wszystko obiekty nowe i to trzeba wziąć pod uwagę, że kwestia ogrzewania na pewno tutaj jest zredukowana, ponieważ są bardzo dobre materiały obniżające koszty utrzymania tej hali wykorzystane. Także dokładnych danych nie mam. Chciałam zapytać o ten budynek po Hucie, który też należy do miasta i miasto próbuje go sprzedać. Czy mogę Pani coś o nim powiedzieć? Oczywiście. Próbowaliśmy już we wrześniu, odbył się pierwszy przetarg na sprzedaż budynku po byłej Hucie Gliwice, budynku przy ulicy Mitręgi 4. Z uwagi na brak wpłaty wadium, czyli też nie brak zainteresowania na rynku tego typu obiektem, zdecydowaliśmy się na ponowienie tego przetargu. 6 grudnia odbędzie się drugi przetarg i obniżenie ceny w stosunku do pierwszego przetargu. W pierwszym przetargu była to kwota 7,5 miliona złotych, w tej chwili próbujemy, ceną wywoławczą jest kwota 6 milionów 700. Ten budynek ma takie duże znaczenie reprezentacyjne i tutaj poszukujemy inwestorów, którym właśnie na takim obiekcie zależy. Oczywiście bliskość czy sąsiedztwo obiektu, który miał tam powstać, byłaby dużym atutem z pewnością tej nieruchomości. Natomiast możliwości zagospodarowania i wykorzystania tego obiektu przy Mitręgi też są duże. To jest tak naprawdę bardzo piękny obiekt. On oczywiście od wielu lat jest nieużytkowany, więc wymaga też dużych nakładów inwestycyjnych. Natomiast ktoś, kto dysponuje taką gotówką i wyobraźnią, co można tam zrobić, rzeczywiście ma duże pole do popisu. Jeszcze dopowiem. Ten obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków. To trzeba podkreślić, bo to jest istotne dla inwestora. Natomiast do rejestru zabytków wpisane jest wyposażenie gabinetu dyrektora i takiej sali konferencyjnej. My mamy zinwentaryzowane ruchomości, które te ruchomości są wpisane do rejestru zabytków. To są przepiękne malowidła wykonane na podkładzie drewnianym, które rzeczywiście przedstawiają sytuacje związane z hutnictwem. To jest taka tematyka. Przepiękne, chociaż już nadgryzione zębem czasu, biurka dębowe,
kominki. Naprawdę, naprawdę te pomieszczenia mają swój charakter. Aż chciałabym się tam zajrzeć. Ale w takim razie, czy to nie rodzi problemów, bo skoro te ruchomości są wpisane do rejestru zabytków, to potencjalny dzierżawca, najemca będzie musiał konsultować się z konserwatorem, chcąc coś tam zmieniać, remontować? Tak, tak, oczywiście. Jeśli chodzi o te ruchomości, tutaj wymagane jest w przypadku chęci zmiany czy też konserwacji tych malowideł ściennych jest oczywiście konieczna uzyskanie zgody konserwatora, wojewódzkiego konserwatora zabytków.